Witajcie, to jest Terenny Mikołaj. Dzisiaj robimy żniwa. Cześć wszystkim. Biegniemy do naszego nowego kombajnu, jakim jest Deutsch Fahrtag. Deutsch Fahrtag mamy. Deutsch Fahrtag Topliner. Dobra. Obejrzyjmy go dookoła może najpierw, jak wygląda. Tak. Masz sieczkarnię? A może się przychylić, kucnąć? Jest strzałka do góry. Kucnij. Pokaż teraz ze spodu, jak wygląda. Zobaczymy. O kurcze. Ale potężna maszyna, jak patrzymy od spodu. Fajna. A na górę po tej drabince z tyłu da radę wejść? Patrzyłeś kiedyś? A się zmienił wygląd. Czego wygląd? No od środka. A tutaj? Żeby jest blacha inna. Mhm. Trapezowa jakaś. No tędy nie da rady wejść. Da radę? A może rura musi być rozłożona, żebyś mógł skoczyć? Ale dobra. Okej, podpinamy. Pierwszy pokos my rozpoczynamy. Super, dobra, to rozpoczynamy pierwszy pokos. Wsieczkę wpuszczamy, czy robimy pokosy jednak? Zostawiamy do zbierania? Wsieczkę. Wsieczkę? Nie, dawaj, zbierzemy w kostki. Tu będziemy mieli przy okazji dodatkowe zajęcie. Sprawdzimy kolejną maszynę, będzie się sprawowało o naszej gospodarstwie. Mm. Od razu pojedziemy i zakupimy coś nowego. Dobra, tu się rurka rozkłada. Rozłóż kombajn X-em. Super. Czekaj. Jedziemy, mówisz? Jest bardzo dziwne, bo tam w farmingu to było... Większe to jest takie cieniutkie. A co było większe? No ten pasek był krótszy, a tutaj jest mniejszy, niższy i dłuższy. A ty mówisz o którym pasku? No o ten na zbiornik, o to. O to mi chodzi. O pojemności? No bo już jest pozmieniane, synek, dlatego wiesz? No w 17 było jeszcze. Jeszcze inaczej było 17, tak jest. Gady formy jest coraz silniejsze. Rozejrzyj się, czy nic nie jedzie, żebyś wypadku nie spowodował. Dobra. Cofnij bardziej. Ej, wiesz, tu samo cofanie, co farm, to 17. To znaczy? No, że to samo pikanie do tyłu. A dźwięk jest? No. No jest potrzebny przy takich dużych maszynach. Do ostrzeżenia. Kubaćko. Poprzeczniaka teraz robisz? Nie, to chyba był poprzeczniak. No to staniesz kosił, dobra. Wybierz w takim razie sąsiada naszego do pomocy. Czekaj, sąsiadka czy sąsiad? No zaraz zaczniemy to jeździć. Daj sąsiad. Chcę wąsami. Dobra, niech jedzie. No co się stało? Co mi się stało? Prapanel, to maszyny używane. Prasa. Nie. Tak. To? Co jest? Jakaś fajna baralka. Poczekaj, co za maszyna? Czekaj, tata wyłączy dźwięk, bo znowu ktoś nam przeszkodzi. We w belkach znalazłam. W belarkach? Poczekaj. Praca, zwykła. A, nie, czekaj, czekaj, weź kółeczko. A to jest ustawienie kół konfiguracji. Ile ona kosztuje? Nie, nie bierz takie drogie, weź z tych tańszych na początek. Pokaż tą właśnie tego Pottingera. Jakie ona wielkości robi belki? A nie, tablicę się zmieniał? Co, podpisujesz Miki? Zobaczymy, czy wyjdzie. M-I. O, i teraz cyferki musisz pisać. Co chcesz pisać w cyferkach?
Nie jeszcze cyfer. No właśnie tutaj teraz cyferki ci przełączyło. Dobra, to później może tablicę rejestracyjną poza odcinkiem spróbujemy ogarnąć, o co chodzi. Bo jeszcze nie bawiliśmy się w tym. A dawaj teraz naszą prasę zakupujemy, naszą balownicę. Kupiłeś już? Nie, nie kupiłeś. O, teraz jest, dobra. Super. O, a to było z prasami to. Ładowacze Bell? No. W poprzedniej wersji? No. A ty spostrzegawczy jesteś. A zobacz, jest teraz bardziej rozbudowany, więc jest wszystkich tych maszynek. A to różnych. Jest to stare, cztery. A to jest ten czasem, co podjeżdżasz tam. A to co to? Też do załadunku, do owijania bodajże. Jest belki kiszonka czy nie? Ale nigdy nie miałam belek kiszonki, ale robiłem. To? Trzeba mieć tura. Ewentualnie można jeszcze co innego kupić. A mogę, nie trzeba mieć. To tak działa, ale... Dobra. To chodź teraz pojedziemy. Owijarki to są do Bell. Chodź pojedziemy po tą prasę. Będziemy robić... belki. Tylko... Parze go ładnie kosi, kurczę. A co się stało, że nie jedzie? Jak nie jedzie? Wykręca. Pojadę Walt. Waltrom? Dobra. O, to od razu nie, ona nie ma tego, tej fajnej, o. Czego nie ma? A musisz tego podczepić. Ja lubię za tym silnikiem jeździć. Lubisz? A ja lubię tą rączkę. A gałkę? No. W dobrą stronę jedziesz? Tak. Dobrą? Dobrą chyba. Zaraz zobaczymy. Czekaj, tu kosi. Chyba tak, i będzie w lewo teraz. Uważaj. Panie kierowco, mandat będzie. Uwaga. Dobra. I jedziemy. KMW jest. Czemu tak się przechyla? Co się przechyla? No tam człowiek. No nie wiecie, że jest przebieralnie chyba. No nie wszyscy wiedzą, że jest przebieralnie. Może można strój mu zmienić. Ale nie zawsze załapuje. Ja wczoraj łysego i kapelusz się mnie załapało i nie wiem. A to chciałeś mu zmienić wygląd głowy? Tak, to był łysy i kapelusz i nic. Zobaczymy później. Mojej pobawimy się w tych innych ustawieniach, popatrzymy co to jest w ogóle. Bo ogólnie mieliśmy... Dopiero mamy tam chyba czwarty dzień. Kiedy nie... W poniedziałek, piąty dzień, dzisiaj jest piątek. No to już 5 dni to mamy. Tak. A chłopaki też mieli nagle, też miałem 10, 6. Tak, coś, że dostali wcześniej, to już uważaj. To już miałem 6, 5. Rusz, podepnij sobie. Czekaj. Podjedź. Bo nie, czy ci tu za nie chciało opuścić. Czekaj. Powolutku. Chciałem tylko coś sobie tam zmienić. Dobra. Nie tak? Nie kierowca. No przyzwyczajam do klawiatury. No wiem. Na klawiaturze inaczej jeździłeś jeszcze parę. Tak, wolniej. Od razu miałam na klawiaturze grałam, nie? Od początku farminga. Tam idziemy zobaczyć? Nie. Ale. O, bo dobra, daj przejedziemy, zobaczymy co jest tam jeszcze dalej się dzieje. Tam chyba miasto albo coś. A to bierze chyba przed rzekę będziemy przejeżdżać. Widzisz na mapie? A zobaczysz co jest tam dalej. Tylko żebyśmy się wyrobili na pole przyjechać. Zanim zbiornik będzie miał pełny. Co jest tam? Gdzie? Tam jakieś miasteczko wjeżdżasz, ale tylko droga jednokierunkowa jest, widzisz? No tam wjeżdżam sobie. Domki, nie domki. Wciągnij ten. Tutaj sarny widziałam. Tak? Ale... To ja nie widziałam na sarny przed chwilą. Myślałam, bo ja zawsze sarny gonię. Dobra. Szobiek zmienić, ale ładnie wygląda.
Ale tak, jak tam co wjeżdżałeś, to faktycznie to wyglądało tak jakby droga, bo to jednokierunkowa, takie wąziutkie. Gdzie? To miasteczka, to wzniesienie, co wjeżdżałeś. Koło sklepu jakieś przejeżdżamy. Co na zakup idziesz? Gdzie ty pojechałeś? Nie wiem. Dobra, idziemy na to pole nasze. To nie rolniku. Gdzie ja to mam? Też to chociaż... Włącz dużą mapę. Nie da się. Da. Chyba ten duży klawisz się naciska na padzie. Ale droga. I teraz przełącz R-kom. Tu gdzie my jesteśmy? Czekaj. Czekaj, nie? A wciśnij L1, żeby na kolorowy przełączyć mapę. Bądź R1. O, jest, dobra. A tu jest pociąg na dole jedzie. To jest gospodarka. W górę jedź. Gdzie był sklep? Tak, tutaj wyjeżdżasz, tu jest sklep. Jadę. Czekaj. Tam. Czekaj. Czy my nie jesteśmy Coś tu? Ty wędrowałeś tym swoim pojazdem. No to weź jeszcze raz mapę. Tak, bo jesteś przy koło 35, zaraz zobaczymy. Włącz mapę. Czekaj. Tutaj jest jakaś droga. Co? Patrz jak jedziesz. Załóż jak będziemy przejeżdżać. Chyba wreszcie wrócimy na naszą drogę. Nie, tak. Chyba tak. Czekaj, tam jakieś kółeczko widzę. Na tej tak! Mi... Dobre miejsce, już jedziemy teraz. Czyli pobłądziłeś trochę. Zwiedziłem. A to nasza gospodarka czasem nie jest już? Mhm. No faktycznie. Dobra, to jedziemy. I zbieramy co? Słomę. Dobra. Stań, czekaj. Ale czekaj, czekaj. Nie ustawiłeś to równo, dobra. To? Troszkę w prawo kołami skręć i do przodu rusz. Czekaj. A opuszczasz, tak? Bardziej najedź. Osią traktora. Środeczkiem sam jedź, tak. Dobra. Idzie. Działa wszystko. Boże, z jaką prędkością? 17 km na godzinę może pracować. Szybciutko. A tamtym? Tak, zasuwasz. No pewnie to było gorzej. Dobra. I teraz musisz wrócić w to miejsce, co startowałeś z belką i w drugą stronę będziesz jeździł. Ja to mam wrażenie, że tu za chwilkę dogonisz sąsiada naszego. Czekaj, bo ty mu wjedziesz. Header. Jedź tam od końca. Dobra, wycofaj. Dobra, się wycofać. Dziwnie się na padzie gra, co? Jest mój jeden już kolega. To ma tam farminga, nie? Z przedszkola? No. Gdzieś tam tego roku. Nie z tego pierwszego, tylko z tego drugiego. Ale co z pierwszego? Czy no. O wersji mówisz gry? No nie, że w tej drugiej szkole. Znaczy w klasie. No, tej w poprzednim drugiej. Roku już. No w tym drugim, no to właśnie tam był taki Grzesiu, co miał farminga na konsoli. Dobra. Jedziemy. Ustaw sobie kamerę prosto. Albo wsiąść do się... Czekaj, niech zapiszę. No zapisujemy. Zawieszamy się. Głowa w kółko. Dlaczego to jest przerwa? Bo ja tam robię przecież. Czego szukasz? Szczepę. Zaraz będziesz musiał przyciągnąć. Włączyłeś? Tak. Włączona jest, dobra. Czy to kamień? Nie, to jest strata słomy była, usypana.
Belka pełna zaraz będzie. Już ci piszczy. Słyszysz? Ale takie dzisiejsze to piszczenie. Jakie? Takie ciche, bo tego prawie nie słuchacz. No nie. Ale chyba co drugi rządek jeden musisz brać, jak teraz najechałeś z belarką. Poczekaj, wolniej teraz. Ciekawe, czy ta się sama otwiera, czy ty musisz otworzyć. Suj. Cofnij kawałek. Jeszcze, dobra, stój. I teraz tak, poczekaj. Przełącz funkcję na L1, włącz. Czekaj, podnieś. O, jest. No, teraz... Jaka belka? A, tu automatyczny wyrzut ona ma. Jaka ładna. Ej. Siatkę jak fajnie widać, zobacz. Ładniejszy jest widok niż w tej 19 było. Co? I widzicie, jest trochę taka prawdziwa, bo tutaj wystaje słoma. Słoma? No. O, faktycznie. To jest fajne. Dobra, leć dalej. Bo zaraz musimy przyczepę jeszcze dostawić. Bo zaraz nasz ten sąsiad Franek skończy kosić, co będzie? Nie Franek. Nie Franek, a jak ma na imię? Ja nie wiem nawet, którego ty wziąłeś sąsiad. Leszek. A Leszek. Się sparmiła tamtego starego. Dobra. Uważaj, mijasa robisz. Nie. Myślałem. Ale ustaw sobie kamerę na wprost. Tak wcześniej jeździłeś. O. Teraz przynajmniej widać, jak ładnie ci traktory. I dobra. I w drugi rządek. W prawo było to skręcić. Tu się nie zmieścisz chyba. Już ciężko. Nie, wyrobisz się. No ale ta wiesz, tam to było pole sąsiada. Nie? Rozumiem. To dobra. Było tego Leszka pole. Leszka? O, już stoi. Bierzemy trzecią maszynę. Metruką. Nie, trzecia w sumie będzie uruchomiona. Jeden traktor chodzi z prasą. Kombajn i teraz trzecia maszyna uruchamiamy. Ale to zaraz będziesz gaszona. Wiem. A do prasy można też włączyć na przykład pracownika, tak z ciekawości? Ja chciałem, przecież nie widziałeś? Nie zauważyłem. Dobra, okay. Ostrożnie. Żebyś go tam nie zahaczył czymś. A, Leszek? Nie, bałem się, żebyś kabiną o rurę nie zahaczył, wiesz? Rusz do przodu. Dobra. Ciekawe ile będzie z jednego tego zbiornika. Czy on starczy na przyczepę? Czy nie starczy? Przyczepa 8000 litrów widzę. No. Widzę, że to najwięcej przejewie, że to w tą jest szybciej pełny zbiornik, a w tą mniej. To znaczy jak? No, że w tą będzie się dłuższy. Może, a w tą szybciej. Może dłuższe niż szersze jest pole? Nie, to nie zwróciłem uwagi, dlatego tyle ci się wydaje. Nie, prawda. Dobra, to niech tamten stoi. Zostaw ten traktorek. I lecimy teraz tutaj. Kto mnie teraz przekrzywił? No sam się cofałeś. Znaczy nie cofałeś, przepraszam. Zawracałeś. Zobaczymy, ile będzie z naszego... Z pierwsza belka z pierwszego stoi. Zbioru. Dobra, belkę mamy. A belki czym będziemy zbierać? Która kupujemy, czy... Czy powoli? Już się zbliża, poczekaj, jedź powolutku. Wolniej, stój. Ty patrz, ona sama wyrzuca. A to znaczy, zaraz ty wyrzucisz, później belka sama. Musisz cofnąć. Da radę przepchnąć belkę. Czyli patrz, jak kończy ci... pikanie, to znaczy jak już masz naładowaną całą słomą belkę, belarkę, nie belkę, co ja mówię, to wypadałoby cofnąć kawałek do tyłu, tak jak robiłeś na pierwszej sztuce i wtedy masz zostawioną tą przestrzeń, żeby z powrotem opuścić maszynę, uruchomić i zbierać słomę. Bez pozostawienia mijasów. A fajny ten nowy farming. No, co on robi? Kolejny przeszaj, jeszcze z belkami walczy. No, dobra, zbieramy. Otwórz menu pomocników. Kółeczko, czyli... No,
To muszę jakoś zobaczyć. Może dzisiaj w nocy po pracy zobaczę to. Mijak tam wcześniej. No nic się stało to. Mnie grał czy... Dzisiaj w nocy? Nie wiem, zależy jak przyjadę z pracy, czy będę bardzo zmęczony, czy nie. Ja będę tam odrobnik, no to się pogra. Co? To pograsz, ale... Albo jutro pogramy z rana. Chwilkę. Zrobimy może drugi odcinek. No dzisiaj jeden. To w sumie ten odcinek, co dziś nagrywamy. Już? Tak, to miał... Uważaj, bo mi ja zaraz robisz. To nasi widzowie... Miał być wyemitowany we wtorek, ale jak robiliśmy nagranie, bardzo dużo szumów nam wskoczyło do tego, do nagrywania. Kurde. Później przez dwa... Ale musisz cofnąć. I później przez dwa dni musieliśmy kombinować w jaki sposób... Ojojoj, co ty robisz? Wolnie, 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 synek. I przez dwa dni kombinowaliśmy, skąd są te wszystkie szumy, jak się okazało. Były włączone dźwięki związane z otoczeniem. Włączyliśmy dźwięki z otoczeniem i wszystko zaczęło już normalnie działać. Ładnie pracować, działać, tak jest. Bo pierwotnie to chcieliśmy z pierwszego naszego nagrania usunąć szumy za pomocą programu, ale niestety jak zaczęło nam usuwać szumy, to zniekształcało dźwięk nasz. I bardzo dziwny był dźwięk, głos. No, i to nam przeszkadzało. Mhm. A z drugiej strony. Tak, teraz po tym odcinku zobaczycie sami. Czy są jeszcze jakieś szumy, czy nie? Jak coś, to dajcie nam znać. Dokładnie, dajcie nam znać w komentarzu, czy jest coś nie halo z dźwiękiem. To będziemy starać się kombinować, żeby coś pozmieniać. Na starym to wszystko było jak kulał. Nie, bo na kiedy komputerze inaczej było nagrywać. Kiedy ja miałem kanał zrobiony? Twój kanał był chyba w tym roku założony, na wiosnę bodajże. Nie, jak była moja krzesna. Tak ciemno. Dobrze, cofnij. Cofnij, cofnij, cofnij jeszcze kawałek. Stop. Po co musiałam cofać? Żebyś nie zostawił miejsca znowu. Leszek chyba kończy kosić, albo skończył. Czy mi się wydaje? Nie, jeszcze kosi. Uważaj, bo jedziesz w zboże. To nie moje. To nie... A co tam jest zasiane? Wyjdź na chwilę z traktora, tylko zobaczymy co. No to się łowiesz. I tak myślałem. Przecież widać, że łowiesz. Wiem, że widać, ale właśnie nie byłem pewny, czy dobrze widzę. Zero wapna chyba. Nawożenie 50%, zachwaszczenie 50%. Ile jeszcze troszkowi zostało? O, patrz, ostatni pas mu zostanie. Dobra, to dawaj, streszczamy się. Sporo belek już mamy. Mm-hmm. Dobra, to jedź, rób teraz ten ostatni pas. Nie ja, Leszek. Nie, tutaj mówię, ostatni pas belki zrób. Przeskoczymy na drugi traktor, podjedziemy do Leszka. Leszek nam zsypie wszystko, co mamy zsypać. Zrobi ostatni zrzut. I pojedziemy wszystko do Silosa zrzucić. A mam pełną przyczepę już. Nie, pełną miałeś? O kurczę, to trzeba jechać. Bo jestem... Ej, spać mi się chce. Bo jestem bardzo zainteresowany, jaka ilość zboża jest do zebrania. Cofnij. A, dobrze, myślałem, że jest pełne już. Dobra, leź do nie drugiego... Nie piszcie wreszcie. No nie, leź do drugiego traktorka. Czekaj. Fajnie z tego nowego farminka. Znaczy naprawdę, no bo te dziewczyny muszą teraz wychodzić, gdy nie potrzeba. Oj tam te dziewczyny. Dobra, ja do silos. On już ma ciężką tylko na godzinę. Poszedł. Dobra.
Już wracam. Już jestem okay. Mamy z powrotem. Co tam robisz? R1 i... A poczekaj. Dobrze podjechałeś? Dobrze. Na sypie idealnie stoi. Pokaż jak sypuje. Oddal kamerę. Pokaż z tyłu jak leci zboże. Zobaczymy. Gdzie to jest? Cofnij na ten traktorek. Wolniej synek. Dobra. I włącz teraz sypywanie. Dobra, idzie zrzut. No, a jak będzie sypało? Na czym? Czekaj, obrócę sobie kamerą. A myślałam, że na tym małym. Strzałką do góry, daj. Zobacz, jak fajnie widać, jak ziarne spadają, naprawdę. Nie? Ej. Te burz nawet jest, zobacz. No, a w tamtym nie było. Tamtym to był wieszek, zabawa. No wiesz co, wersja to na pewno są jakieś unowocześnienia. Tak, może bardzo kolejny farming będzie miał lepiej, może będzie coś innego. A co byś chciał w kolejnym farmingu, żeby coś doszło? Ciekawe co będzie. Może wiesz, co będzie dodatek? Nie wiem. Dobra, jedź po następny zrzut, tu było 8000. Dodatek tego, nie ma sensu. A tak naprawdę mogliby dołożyć stare polskie maszyny. No. Tego to brakuje. Nie tylko z modów do ściągania, ale tak ogólnie, żeby było z poziomu gry. A tak to zawsze trzeba... Gdyby było podjechać na tym traktorze już pod zrzut, to kombajny zjedziemy z pola. Czekaj, jeszcze przejeżdżę jeszcze. Z tą belkę już. A, belkę chcesz dokończyć? Dobra. A proszę, to fajnie wszystko pracuje. Czekaj, może tu kamerę przybliżyć? No. Nie, chcę środek zobaczyć. A, myślałem, że da radę przybliżyć tak, żeby wejść w tą, w prasę bez mała. Widzisz, jak ładnie wciąga słomę? Wałki jak się obracają. Kurczę, fajnie to wygląda. To jest odzwierciedlenie tego wszystkiego. Dlaczego? Tego realizmu. A wiesz, jak podgórka ma ciężko? Miał? Ja ale jechać czy iść? No, jechał jak się zawrócić. Miał ciężko po to górę. Tu ile mamy? Połowę! 3700, no prawie połowę. Czyli 11773. Połowę w biedę. 3 litry zebrane. A zobacz. Gdyby nie pomoc naszego sąsiada Leszka, jeszcze byś jeździł w polu kombajnem. No do tej godziny. Ale ty już zobacz, już masz jedną przyczepę zwiezioną. Uważaj, bo zahaczysz. Dobra, udało ci się. Tak to masz jedną przyczepę już zawiezioną, teraz drugą zawieziesz, kombajn odstawisz, bo Leszek już musiał do pracy jechać. No ty pojechał, to się bierz nie ma robić. Nie? Mhm. To ma 20... On też ma właśnie swoją robotę do zrobienia. On ma właśnie 20 hektarów żadnego pola. To będzie miał 18... 18 litrów zboża za jednym, za drugim też 18. Tak mało? Co ty? No. Malutko coś. Coś się pomieszało chyba. Coś się pomyliło. Ale tamto pole jeszcze nie jest gotowy. Nie jest gotowy. Ale sprzężył tam taki malutki. Do garażu nim. Ja nie wydam do garażu. No parkuję na trawie. No to dobra, niech będzie gdzieś na poboczu, niech stoi. Super, zostaw go. Leć teraz do tamtego traktorka. Czekaj, muszę na chwilę do domu. Bo muszę obiad zjeść. Obiad? O faktycznie, prawie południe, idziemy obiad jeść. Kurczę, farmingu? Ale czas leci, no. Patrz, 10.40, 10.50 jest. Zjedzony obiad. Wodę biorę. Butle wody i dalej w pole, tak? No. Pierwsza się skończyła. Bokiem, nie przeskoczysz chyba. No jakby rozpęd się zabrało. O, udało ci się. No wiem, bo rozpęd. Patrz, nawiezienia nie ma, trzeba nawieźć. Wapno, oranie trzeba zrobić. Zachwaszczenie 0%, super. Czy chwastów nic nie ma, żadnych jak na razie. Nie, by nie było przecież. Dobra, jak jedziemy. Ja nie będę w tym kusie, jak nie ma tej gałki. Widzisz? Widzę, tak dziwnie wygląda. A czym ty jeździsz z przyczepą teraz? Tak. No. To jeźdź. Ty faktycznie ma podgórkę ciężko. Tak startuje. Mhm.
A później się Dobra, rozpędzę. to jedź na podwórko. Nie, bo co tutaj jadę. Też się zastanawiam. Uważaj. Nie, też po co ja sam tutaj jadę, wiesz? Dobra. Może by opony ten? Jedź, zrób zrzut. Ale zobacz, tutaj ktoś dostałeś na kiszonkę. Co jest? Zjadę tą, co lubimy. No fajnie. Tą, kto każdy lubi i jeszcze coś, jakiś stary budynek ze sternicem, nie widzisz? Z eternicem jest. Albo to jest blacha może taka porzewiała bardziej niż eternic, co? Ej. Dobra. Stary jeden budynek na gospodarstwie. Mhm. A tą szczepę w końcu zmieniamy na jednosiówkę? Nie. Trzeba się nauczyć na dwóch jeździć, cofać. Na dwóch to umiemy jeździć, ale żeby cofać... Gorzej cofać. Wiesz... Czasem tak... Ty umiesz jeździć dwoma przyczepami, a nie umiesz cofać. To co, kończymy powolutku? To co, odstawiamy tą maszynę naszą do garażu. Pod wiatr dokładniej. Mikołaj zaraz pojedzie chyba kończyć belowanie. Albo zostawimy na kolejny. Albo na kolejny odcinek może zostawimy. No. Zostawimy na kolejny odcinek. Na jutro. Na jutro. Jutro zrobimy. W sobotę z rana wstaniemy, zrobimy odcinek dla was. Tylko żeby ty wcześniej stałeś ze mną. Lepiej nastaw sobie budziki mi. Budzik? Dobra. Na 7 rano. Okej, to staniemy na 7. Śniadanie zjemy. Umyjemy buzię, zęby i wiesz. Dobra. A ty co, na ryby biegniesz? Czy idziesz się kąpać? Patrz, poszedł się kąpać, a mnie nie zawołał. Chcę takie rzeczy pływać. Leszek ma robotę. Dobra. W tym odcinku byłoby na tyle. Tak więc trzymajcie się, do następnego. Tylko na razie. Hej. Ale będzie...